Ale się nie pomyliłam. Państwo, którzy wysłali, też się nie pomylili. Patrycja Markowska. Patrycja Markowska. Marzy każdy artysta, czyli publiczność, która kocha muzykę. Wiesz, to jest zawsze wielka niewiadoma, czy wyjdę na scenę i to tak jak z pierwszą randką. Czy zaiskrzy, czy może będzie drętwo, a może się pokochamy. To jest zawsze niewiadoma. Alter Ego. Jaka jest ta płyta? Najlepsza. Że po prostu marzenia się spełniają. I powiem ci, że ten... Dziewczyny właśnie z fanklubu do piosenki Niepoprawna wysłały, posłuchaj, przez siebie zrobiony teledysk, pokażę ci kawałek. I to jest, wiesz, no i to dzisiaj. Dzień dobry, Patrycja. Wiesz, to jest po prostu bardzo, bardzo wzruszające, no, takie oddanie. Naprawdę, wiesz co, jak myślę sobie o tym, co mi w życiu przynosi szczęście, to jak czuję jakby, że się rozwijam i że publiczność to odbiera i jakoś, że się łapiemy w tej chęci. Odbiera bardzo. Kocham ludzi, mam nadzieję, że to się nie zmieni. To mi, wiesz, dlatego się tak cieszę z każdego koncertu, kiedy mogę wyjść i się dzielić muzyką, wrażliwością. Droga. Jest pomiędzy nimi taka więź, że to dodatkowo po prostu wzrusza, że tak można w rodzinie się dogadywać ze sobą. Nie jest to udawane. Tak. Śpiewają prosto z serca i to widać. Nie patrz wstecz. A to jest działać, że popełniam masę błędów, tak sobie myślę, i mam wzloty i upadki, ale tacy ludzie, którzy tutaj dzisiaj są, pokazują mi, że warto robić po prostu i się nie zatrzymywać. I będę dalej tworzyć muzykę dzięki właśnie takim chwilom. Tak naprawdę, także bez fanklubu byłoby dużo ciężej. Wiesz, no nie mogę sobie, wiesz, wyobrazić w ogóle smutniejszej rzeczy na świecie niż przemijanie. Te wtopy i wpadki są tak naprawdę piękne. Ja nigdy nie byłam taką perfekcjonistką, że ta muzyka, którą wybrałam, ma właśnie miejsce na niedoskonałości. Że liczy się bardziej treść, nie forma. Że mogę, że ważne jest to, co śpiewam. Znikają w cieniu drzew. One się uczyły, tak. Jeśli dobrze to znasz, tak też i nie. To.